Sport pojawił się na ziemiach polskich kilka lat po klęsce Powstania Styczniowego. Zwykło się przyjmować, że data założenia we Lwowie Towarzystwa Gimnastycznego Soku w 1867 roku rozpoczyna dzieje polskiego sportu. Rzecz jasna, z pierwszymi jego elementami mogliśmy zetknąć się już wcześniej, czym bowiem była nauka fechtunku w szkole rycerskiej i organizowane turnieje szpady. Czym turnieje rycerskie czy rywalizacje Bractwa Kurkowego w strzelaniu do celu? Oczywiście, nikt nie nazwie Zawiszy Czarnego wybitnym sportowcem polskim XV wieku. Sportowcem nie nazywano nawet Hieronima Pawłowskiego, który w 1828 roku dawał pokazy biegu tyłem w Parku Saskim. Ścigał się też tym razem w biegu do przodu z pewnym lordem angielskim na dystansie kilku kółek w tymże parku, a na wyścig sprzedawano bilety. Ale tak w ogóle to warto zacząć od tego, że słowo sport pojawiło się w języku polskim dopiero po Powstaniu Styczniowym. Zaczerpnęliśmy je z angielszczyzny, a Anglicy z łaciny. Pierwotnie oznaczało pole poza bramami dawnego miasta. Di sporto, dosłownie za bramą. No dobra, ale rzecz jest taka, że wszystko wina Anglików. No tak się złożyło, że w końcu XIX wieku od Anglików do języka polskiego zaczynało trafiać coraz więcej terminów angielskich. Rekord, football, out, match, doping itd. W końcu nic dziwnego, bo do Anglii sport zawitał znacznie wcześniej niż na ziemie polskie. Dość przypomnieć, że gdy my przygotowywaliśmy się do Powstania Listopadowego, no to w Londynie organizowano już wyścigi wioślarskie uniwersyteckich osad z Cambridge i Oxfordu. Gdy my szykowaliśmy szarpie i broń do Powstania Styczniowego, Anglicy już założyli pierwsze kluby piłkarskie. Gdy na Wyspach Brytyjskich utworzono piłkarską federację, ujednolicono reguły gry i organizowano już pierwsze mecze międzynarodowe we Lwowie w rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, Polacy rozegrali pierwszy udokumentowany mecz. Sokół Lwów pokonał Sokół Kraków 1-0, a mecz trwał 6 minut. Nieznajomość przepisów sprawiła, że gracze obu drużyn umówili się, że grają do pierwszego gola, a ten padł właśnie w 6 minucie. Po zwycięstwie w 1920 roku przyszedł czas na prawdziwą pracę u podstaw. Na szczęście sport cieszył się szczególną uwagą liderów życia politycznego, a ich ulubioną dyscypliną okazała się piłka nożna. Na meczach chętnie bywał marszałek Józef Piłsudski. Pierwszym oficjalnym występem reprezentacji w piłce nożnej był mecz z Węgrami, rozegrany w grudniu 1921 roku w Budapeszcie. Zakończył się nieznaczną przegraną Polski 0-1. Z archiwalnych relacji wynika, że Polakom niewiele zabrakło do remisu. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy, Wacław Kuchar, nie wykorzystał sytuacji, w której mógł trafić do pustej bramki. Zamiast tego z troską pochylił się nad sfaulowanym chwilę wcześniej węgierskim bramkarzem. Kto wie, być może był to pierwszy akt fair play w historii polskiego sportu. Ale tak wracając jeszcze do tego, co przed zwycięstwem w 1920 wojnie bolszewickiej, jak pamiętacie. No to na przykład dlaczego nie mogliśmy wziąć udziału w ówczesnej olimpiadzie, pierwszej w ogóle nowożytnej olimpiadzie, która się odbywała w Antwerpii. To były igrzyska, przepraszam. No i dlaczego się nie mogliśmy stawić? A dlatego, że 90% zawodników, którzy mieli stanowić naszą kadrę na igrzyska w Antwerpii, było aktywnymi żołnierzami. No i choć decyzją marszałka Piłsudskiego sportowcy zostali zwolnieni ze służby w związku z koniecznością odbywania treningów, w odczuciu społecznym miejsce młodych sportowców było nie na stadionie, lecz na froncie. A? Cóż odpowiedziałby choćby najlepszy sportowiec, gdyby ktoś rzucił mu urągliwe pytanie: pan jest Polakiem i pan nie na froncie? Jeśli nas nie będzie w Antwerpii, świat to zrozumie, dziwić się nie będzie i z szacunkiem głowę pochyli przed nieobecnymi. A tak w ogóle myślicie, co z czego byliśmy najlepsi? Ano byliśmy najlepsi z fechtunku i z jeździectwa. Aha, no a dlaczego? Ano wynika to z naszych głębokich korzeni militarnych, jak zresztą wiecie. No, dobrze. Natomiast wojskowi również mieli swoje igrzyska, podczas których rywalizowali między innymi w tak zwanym pięcioboju wojskowym. I tam, słuchajcie, wyliczane było, uwaga, marsz na 6 km, szermierka na bagnety, strzelanie z karabinu, rzut granatem, bieg szturmowy. Biegu rozstawnym 4x400 metrów, piłce nożnej, pięcioboju atletyckim i tam, uwaga, skok w dal, pchnięcie kulą, bieg na 100 metrów, pływanie na 100 metrów, bieg przełajowy na 800 metrów. Zwycięzcy pierwszych igrzysk wojskowych w sierpniu 1919 roku otrzymali od naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego specjalne nagrody, w tym zegarek z jego faksymile.
A tak wracając jeszcze do inspiracji z Europy i ze świata, to przeobrażenia nastąpiły także w sporcie akademickim. W kwietniu 1919 roku związki studentów rozesłały rektorom i senatorom wyższych uczelni odezwę patriotyczną, nawołującą młodzież do ćwiczeń cielesnych, do wyjścia na boiska i do sal gimnastycznych. Zaczęły powstawać instytuty z wykładami o anatomii, fizjologii, higienie oraz praktycznymi zajęciami na boiskach i w salach. No i tak odnośnie tych ćwiczeń cielesnych, to bardzo spodobało mi się akurat po naszej wschodniej granicy. Mieli tam taką gimnastykę, którą podzielono na kondycyjną i treningową. O, to bardzo ciekawe zresztą. I nazywało się to fizkult minutki. Bardzo ładnie. I ten ostatni rodzaj stosowany był wszędzie. W fabrykach, na budowach, w wojsku, w szkole. Jako codzienne ćwiczenia prostujące i rozluźniające, trwające 5 do 10 minut.